Panie doktorze, można powiedzieć, że pana podopieczny Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2. Pan go przygotowywał, badał. Denerwował się pan mocno? Oczywiście, że się denerwowałem. No chyba każdy, kto obserwował Andrzeja, się denerwował, ale wiedziałem, że jest dobrze przygotowany. Zbadaliśmy Andrzeja, dopuściliśmy go do tej całej wyprawy. No i cieszę się, że to się sprawdziło. Andrzej Bargiel poszedł tropem zawodowego sportowca, który przed głównym wyzwaniem bada dokładnie swój organizm. Proszę powiedzieć, na czym to wszystko polegało i czy faktycznie był tak zbadany, że już wiadomo było, że wszystko jest w nim na cacy? Nigdy nie możemy być pewni, że wszystko jest na cacy. Stwierdziliśmy, że jest nieźle. Są drobniutkie mankamenty, którymi możemy się zająć, ale jest dobrze. Okazało się, że mieliśmy rację, jest fajnie. Andrzej przeszedł przeróżne badanie, nie tylko jeśli chodzi o narząd ruchu, no bo jest sportowcem. Oceniliśmy również stopień jego wytrenowania, oceniliśmy jego ogólne parametry, to w jakim sposób będzie funkcjonowało jego serce, jego układ oddechowy. Oczywiście to są inne warunki, my nie mamy takich warunków, nikt nie ma takich stwierdzić, bo to już jest skłonność indywidualna, co się będzie działo na wysokości ponad 7, gdzie głównie był 1000 metrów, no i ponad 8000 w czasie ataku szczytowego, ale to już było doświadczenie, z naszą wiedzą było wiadomo, że będzie dobrze, cieszę się, że to się potwierdziło. Panie doktorze, raczej nikt z nas, znaczy na pewno chyba nie zjedzie z K2 na nartach w najbliższym czasie, natomiast można sprawdzić swój organizm, zbadać się i trochę być jak ten Bargiel. Oczywiście, chociaż też zdziwilibyśmy się, jak dużo osób teraz jeździ w wysokie góry. Mnóstwo osób teraz jeździ chociażby na takie wycieczki, to już są właściwie jak Kilimandżaro czy coś takiego. To są osoby, które jak najbardziej powinny nas odwiedzić. Nie tylko te osoby, które nas odwiedzają na co dzień, czyli osoby, które rekreacyjnie biegają czy uprawiają inne sporty. NL Sport był też partnerem medycznym tej wyprawy. Czy to jest wielkie przedsięwzięcie medyczne? No bo w sumie wyzwanie sportowe jest ogromne. Wyzwanie sportowe jest ogromne, wyzwanie medyczne również jest duże, jest to drobny, mały fragment. My postaraliśmy się, żeby był on zrobiony jak najlepiej, no i się udało. Czy po to ostatnie pytanie, czy po takim wysiłku, po takim zdobyciu i zjechaniu z K2 też się wykonuje na koniec jakieś badania, czy wszystko jest dobrze, czy nic tam się nie stało, czy te badania dopiero przed kolejnym wielkim wyzwaniem? Powiem tak, starczyłaby nam pewno jakaś rozmowa z Andrzejem, nie trzeba robić aż tak szerokich badań, ewentualnie moglibyśmy się zająć innymi sprawami, o których już wiemy wcześniej.